Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Lewandowski. Zaczynamy. A dzisiaj w codzienniku. Okrutna twarz wymiaru sprawiedliwości. Z czego żyje Jerzy Owsiak? Tajemnicza śmierć rosyjskiego miliardera. Sprawa Dawida Ranty, który niewinnie przesiedział w więzieniu 23 lata, ujawniła niezwykle ciemną i okrutną twarz wymiaru sprawiedliwości. Pod koniec ubiegłego tygodnia uniewinniony został człowiek oskarżony o morderstwo w 1991 roku nowojorskiego rabina. I'm overwhelmed. It's interesting and I would just like to say thank each and every one of you for supporting me today on this. As I said from the beginning, I had nothing to do with this case. If you're interested, there'll be as much paperwork as you like to read on this case and make your own decisions. Przesiedział w więzieniach 23 lata. Emocje pierwszych godzin na wolności okazały się jednak dla niego tak wielkie, że doprowadziły następnego dnia do ataku serca. Na szczęście nie okazał się on śmiertelny. W Kanadzie wymiar sprawiedliwości też ma swoje przewiny. Najbardziej znana jest sprawa Davida Milgarda, skazanego na dożywocie za zabójstwo pielęgniarki Gail Miller. Po latach dzięki uporowi matki Milgarda wznowiono proces. Dzięki nowym technikom kryminalistycznym okazało się, że winny zabójstwa 20-letniej pielęgniarki jest ktoś zupełnie inny. Milgard dostał ogromne 10-milionowe odszkodowanie za spędzone za kratkami 23 lata. Nie zwróci mu to jednak radości, która mu niesie wolność i nie zniweluje poczucia krzywdy, jaka go spotkała. Z przeprowadzonej w ubiegłym roku analizy Michigan Law School wynika, że takie dramaty zdarzają się w USA bardzo często. W 1990 roku amerykańscy sędziowie skazali bowiem na ciężkie wyroki więzienia, a nawet śmierć, aż 2000 podejrzanych, którzy później okazali się całkowicie niewinni. Średnio co 4 dni sądy uwalniają niesłusznie skazanego więźnia, który ma za sobą 13 lat za kratkami. O tych sprawach mówi się rzadko, bo jest to niezwykle wstydliwy temat dla każdego państwa. Nagłaśniane są tylko sprawy najbardziej spektakularne. Prawda jest taka, że skala pomyłek jest na tyle poważna, że stała się sporym obciążeniem finansowym dla państwa. Niewinni więźniowie wygrywają bowiem duże odszkodowania za stracone lata. Aby uniknąć tak ogromnych kosztów, amerykański kongres przyjął już przepisy ustawowo określające, ile warte jest ludzkie życie. Stawka za rok za kratkami została wyznaczona na 50 tysięcy dolarów, a w celi śmierci 2 razy tyle. Z czego żyje Jerzy Owsiak? To pytanie zadawane od lat przez prawicowych blogerów, dopiero jak zostało zadane przez dziennikarza wprost, wywołało w Polsce burzę. Jerzy Owsiak, znany animator Orkiestry Świątecznej Pomocy, wraz z żoną ostro zareagowali na śmierć 2,5-rocznej Dominiki, do której nie przyjechało pogotowie. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, przyparty do muru emocjonalnym oświadczeniem działacza społecznego i idola salonu, zaczął z nim negocjacje. Powołano roboczy zespół przedstawicieli Owsiaka i Arłukowicza. Cel? Zorganizowanie opłaconych przez Ministerstwo Szkoleń dla wszystkich 2800 dyspozytorów pogotowia. Organizacją i logistyką przeszkolenia blisko 3000 osób miałby się zająć wedle Owsiaka Złoty Melon. To spółka zarządzana przez Owsiaka, której właścicielem jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szef Orkiestry Świątecznej Pomocy i zarazem prezes Złotego Melona chce, by kursy ruszyły jeszcze wiosną i były obowiązkowe. Minister zdrowia przyparty do muru zaczął z nim negocjacje, twierdzi wprost i bliżej przygląda się działalności Złotego Melona, czyli tej części działalności szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą zarabia na życie. Zostały do godziny 19.03 minuty, czyli za 3 minuty powinna rozpocząć się godzina Jurka Owsiaka, a ten już jest za sceną. I powinien się tu na tej scenie za sceną, jest tutaj, panie panowie, Jurek Owsiak! Cześć siema. I witamy serdecznie, cześć Jurek. Bardzo dziękujemy, że jesteście tutaj wszyscy. Wielkie, ogromne podziękowania dla Warszawy, ale także dla Jurka za ducha walki. Wielkie brawo! Wprost prześwietlił działania i finanse Złotego Melona. Wynika z nich, że firma, którą z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy łączy osoba szefa, przez lata przynosiła straty. Dochody zaczęła przynosić dopiero, gdy kilka lat temu zajęła się organizowaniem szkoleń m.in. z pierwszej pomocy. Trudno nie zadać pytania tutaj o konflikt interesów.
Owsiak na tekst zareagował na swoim wideoblogu dość nerwowo. Sami popatrzmy i posłuchajmy. Dzisiaj to wydanie specjalne z powodu tego artykułu wprost dzisiaj internetowo możemy przeczytać, a jutro w słowie drukowanym możemy także kupić. Nie namawiam, może do kupna, możecie wejść na strony internetowe i przeczytać artykuł. Artykuł wykonany przez dziennikarza śledczego. Przedstawił się, my wiedzieliśmy kim jest, ale absolutnie wydawało nam się, że to będzie dobrze, że porozmawiamy sobie o czymś, z czego jesteśmy bardzo dumni. Złoty Melon to firma, którą wielu z Was zna dotykalnie, ponieważ kiedy zdobywacie nasze płyty DVD, CD, kiedy nosicie nasze pod koszulki na sobie, to tutaj gdzieś na karczku jest bardzo ładny napis o tym, abyście dumnie nosili koszulki z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z naszym logo, bo to nie tylko Fino, ale także przystanek Woodstock, i tam jest napis Złoty Melon. Ten tytuł po 21 latach, z czego żyje Jurek Owsiak? No powiem Wam, że już myślałem, że jeżeli przychodzi dziennikarz śledczy, a więc dziennikarz, który wie o co pytać, dziennikarz, którego interesują różne, może takie nawet dla nas interesujące także rzeczy, bo dzięki temu możemy Wam wszystkim, czyli ludziom, którzy są obok nas, wyraźnie wyjaśnić, powiedzieć, czym się zajmuje Złoty Melon, bo jest to dosyć trudna działka. Ciężko nam się pracowało na samym początku, ale od kilku lat czujemy, że dostaliśmy petardę, czujemy, że to wszystko przynosi zysk, że wzmacniamy fundację, ale także pokazujemy innym ludziom know-how, w jaki sposób robiąc fundację można zdobywać, pozyskiwać pieniądze przez cały rok. Polacy, rodacy, wyluzujmy wreszcie i dajmy sobie pracować. Chrzest morski, otrzęsiny to zabawa, w której łatwo przekroczyć granicę dobrego smaku, gdy zabawa się kończy, a zaczyna poniżanie ludzkiej godności. Czy studenci Torontońskiego Uniwersytetu Ryerson przekroczyli tę granicę? Grupa początkujących studentów inżynierii z Uniwersytetu Ryerson w Toronto dokonała happeningu, który nie bardzo przypadł do gustu tym, którzy ten wygłup oglądali. Studenckie otrzęsiny na kampusie obejmują tydzień różnych zabaw nowicjuszy, którzy w przyszłym roku będą w podobny sposób witać następnych świeżo upieczonych studentów. Chociaż pełzania i taplania w błocie nie przewidywano, to jednak do niego doszło dzięki entuzjastycznej, samowolnej inicjatywie młodych studentów. Nie spodobało się to władzom uczelni, które uznały studenckie zabawy za nie do zaakceptowania i pragną zakazać podobnych incydentów w przyszłości. Śmierć rosyjskiego miliardera na uchodźstwie, Borysa Beriezowskiego, wywołała falę spekulacji na temat przyczyn tego zgonu i roli, jaką mogła odegrać w tym akcie Moskwa. Ciało 67-letniego Beriezowskiego znaleziono w sobotę w wannie w jego domu w Ascot pod Londynem. W niedzielę wkroczyli tam eksperci brytyjskiej policji do spraw materiałów chemicznych, biologicznych i radioaktywnych. Niczego podejrzanego nie znaleziono, ale środki ostrożności uznano za konieczne. Beriezowski popadł w niełaskę Władimira Putina, stąd liczne spekulacje na temat przyczyny śmierci oligarchy. Na emigracji w Anglii nie był już pewnym siebie miliarderem, który chwalił się, że wraz z kilkoma przyjaciółmi kontroluje połowę rosyjskiej gospodarki. Było to w czasach, gdy Beriezowski rozdawał karty na Kremlu za pośrednictwem najbliższego otoczenia prezydenta Borysa Jelcyna. To Beriezowski zdołał zjednoczyć 7 skłóconych ze sobą oligarchów w 1996 roku, namawiając ich do wspólnego finansowania kampanii prezydenckiej Jelcyna. Został zastępcą szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego, swego rodzaju namiastki biura politycznego, i pociągał za kremlowskie sznurki. Boris Beriezowski is in some ways the archetypal and original Russian oligarch. He was initially one of the richest. He made his money through cars and through metals and through oil. He was able to force his way through the pack and to become one of the most influential businessmen. And business and politics are very intertwined in Russia. They are now, and they were in the 90s. And he had influence with then President Yeltsin. Beriezowski zdołał jeszcze opowiedzieć się po stronie Władimira Putina, uruchamiając środki na jego kampanię w 2000 roku. Of course, Putin was not Yeltsin. Yeltsin was a much weaker man. And so when Putin came in, he felt the oligarchs had too much power. And Beriezowski, as the leading oligarch in many ways, was sidelined. He was made an example.
Bielezowski został w roku 2007 skazany w Rosji za liczne przekręty finansowe na 6 lat kolonii karnej. Jak powiedział wczoraj przedstawiciel Kremla, nie ma przeszkód, aby został pochowany w Rosji. Palenie szkodzi. Co do tego nikt już chyba nie ma wątpliwości. Antynikotynowa propaganda jednak przybiera czasami trudne do zaakceptowania formy. Gorzej, gdy dzieje się to za pieniądze podatników. Well, it's true that I fart, but I wouldn't call myself a... Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia postanowiło wykpić tych, którzy twierdzą, że palą papierosy tylko dla towarzystwa, czyli są, jak się sami określają, social smokers. Zlecono agencji reklamowej zrealizowanie filmiku, który ośmieszyłby towarzyskie palenie, porównując je do puszczania pąków. Miało być śmiesznie, ale dowcip okazał się mocno przyciężki i żenujący. Gdyby ten filmik zrealizowano w Niemczech, trudno byłoby się dziwić. Ale Kanadyjczyków powinno być stać na bardziej subtelny humor. We talk. We fart. Just because I fart at parties now and then, it doesn't make me a farter. A teraz czas na pogodę. Coraz cieplej. Dziś już 7 stopni Celsjusza. Jednak po południu będzie coraz pochmurniej, z niewielkimi szansami na deszcz. Tak więc wszystko wskazuje na to, że już wkrótce poczujemy prawdziwą wiosnę. I pomyśleć, że w Polsce i na Ukrainie wciąż śnieg i mróz. A dzisiaj imieniny Emanuela, Feliksa, Nikifora i Teodora. Życzymy wszystkiego najlepszego. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Jutro kolejny codziennik, a ja się teraz serdecznie żegnam. Do zobaczenia, miłego dnia, Marcin Lewandowski. Już od teraz na Polonia Tube, codziennik polonijny w Twoim domu. Na Twoim komputerze, na Twoim smartfonie, gdziekolwiek jesteś. Będziesz mógł widzieć, oglądać codziennie. Violetta Kardynał. Jan Wichrowski. Zapraszamy.